Bo nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przez Niego. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 17 werset. Czy masz wiernego przyjaciela? Pewien rolnik miał pożytecznego psa. Kiedy pies się zestarzał, jego niewdzięczny pan postanowił pozbyć się go. Wypłynął z psem na środek rzeki. Starą liną przywiązał do szyi psa ciężki kamień i wrzucił do rzeki. Piesek tonął, szarpał się, aż lina pękła. Wtedy wynurzył się ze skomleniem i popłynął do łodzi. Bezduszny rolnik wstał i podniósł wiosło nad głowę. Jedno uderzenie na pewno go zatopi, pomyślał. Gdy się zamachnął, stracił równowagę i wpadł do rzeki. Nie umiał pływać. Tonął. Pies zobaczył swojego przyjaciela w potrzebie i wyciągnął go w bezpieczne miejsce. Czy nasza wina nie jest większa od winy rolnika? Wróćmy do momentu, kiedy Jezus, Syn Boży, przyszedł na świat z miłością dla grzesznego człowieka. Chodził, czyniąc dobrze. Był najwierniejszym przyjacielem. Mimo to ludzie krzyczeli: precz z Nim! I przybili Go do krzyża. Jak niegodziwe jest serce człowieka. Biblia mówi: serce jest zdradliwe i przewrotne nad wszystkie inne rzeczy. Jak mówi Jeremiasza, 17 rozdział, 9 werset. Kiedy patrzymy na naszego wiernego przyjaciela na krzyżu, widzimy Bożą miłość, gdyż nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby miał potępiać świat, ale żeby świat wybawiony był przez Niego. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 17 werset. Jezus złożył siebie w ofierze za grzeszników. I nie okazując nic poza miłością do swoich wrogów, modlił się: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza, 23 rozdział, 34 werset nam o tym mówi. Podobnie jak ta rzeka, krzyż był miejscem, gdzie ludzie próbowali się go pozbyć. Z powodu jego śmierci łaska nadal wypływa od Jezusa do wszystkich, którzy żałują, wyznają swoje grzechy i ufają Mu jako swojemu Zbawicielowi. Wierny pies z tej historii, którą przytoczyłem, uratował życie swojemu Panu, dając Mu jeszcze kilka lat życia. Jezus zbawia nie tylko na krótki czas, ale daje życie wieczne wszystkim, którzy wierzą. Jeśli nie znasz Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, zachęcam Cię, abyś pozwolił Mu zbawić Cię przez łaskę już teraz. Później, kiedy przyjdziesz na sąd, Jego krew będzie już przelana dawno i niestety dla Ciebie nie będzie miała żadnej korzyści, jeśli nie skorzystasz z niej przed Twoją biologiczną śmiercią. Więc teraz uwierz Pana Jezusa. Później, kiedy przyjdziesz na sąd, Jego gniew będzie płonął jak piec, jak mówi Malachiasza, 4 rozdział, werset 1. A wtedy będziesz miał prawdziwe kłopoty. Czy nie pozwolisz, aby Twój wierny przyjaciel uratował Cię teraz? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.